pierwszym znaleziskiem z ziemi jest taki budziczek. O, zobaczcie. Tak z jednej, tak z drugiej. A ja mam w końcu monetę. Złom, był złom, były guziki, a jest i moneta. Prawdopodobnie jeszcze srebrna. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Mam już pierwszą znajdkę. Jest to łuska. Przede wszystkim witam Was na kanale Odkrywca Historii. Witam Was na dzisiejszych poszukiwaniach. Na dzisiejsze poszukiwania z wykrywaczem metali zabieram Was w miejsce, gdzie w XIX wieku stał folwark. Został on spalony w styczniu 1945 roku przez wojska sowieckie. Będziemy tutaj chodzić w okolicach tego folwarku, no i zobaczymy, co uda nam się znaleźć po funkcjonowaniu tutaj człowieka, no i oczywiście też po działaniach związanych z drugą wojną światową. Kolejnym sygnałem, dosyć głębokim, jest klasyczny guzik, których w takich miejscach właśnie wykupuje się bardzo dużo. Mam kolejny sygnał, zobaczcie, ja już go podkopałem. Jest to coś okrągłego, wkomponowane w bryłkę. Ja już Wam pokazuję z bliska, jak to wygląda i co to jest. Natomiast zanim Wam pokażę z bliska to, co znalazłem, pochwalę Wam się, muszę Wam powiedzieć, że w tak trudnych miejscach, gdzie stały zabudowania, gdzie jest bardzo dużo żelaza, koksu, dużo takich dziur, które tworzą cegły i różnego rodzaju dziwnych sygnałów występuje, należy odpowiednio dostroić wykrywacz, przyspieszyć go. Te zaawansowane wykrywacze mają takie funkcje, gdzie mogą bardzo przyspieszyć ten wykrywacz, co spowoduje, że będzie lepiej ten wykrywacz separował, pokazywał nam lepszą reakcję na to, co jest w ziemi. I też ja zazwyczaj w takich miejscach stosuję wyższe czułości. Wtedy nie dość, że ten wykrywacz jest szybki, to jest bardzo wrażliwy na drobne rzeczy. Natomiast po tym wszystkim już Wam pokazuję, co znalazłem. Zobaczymy, czy to jest moneta, czy to jest guzik. Możecie zobaczyć i wyobrazić sobie, jak te przedmioty układają się w ziemi, jak one sobie zalegają, niektóre w pionie, niektóre na płasko. Ja już wyrywam to. Jest to niestety guzik, kolejny guzik z tego miejsca, ale początek jest dobry, bo występuje dużo właściwych sygnałów, które mnie interesują. Zobaczcie, jaki dziwny element ze stali. Sygnalizowało mi to na początku na coś wykonanego z metalu szlachetnego, ale jak podkopałem, to okazało się, że jest to imitacja, ale jakieś klamry. Ale oczywiście jest to jakiś przedmiot związany z gospodarstwem domowym. Zobaczcie sami. Tym razem kolejny, już trzeci guzik. Także jak na razie guzikowe miejsce. No ale wszystko przed nami. Zaraz mam nadzieję, że kolejny sygnał będzie coś innego. A dlaczego tak myślę? Z prostych powodów. Jeżeli w miejscu tym jest, nazwę to, natężenie wysypu guzików, no tak przyjmijcie to roboczo, że mówię, to jak są guziki, no to i będą monety i też inne rzeczy. To jest tylko kwestia czasu, aż znajdę w dane miejsce i coś uda mi się wykopać. A tymczasem ten guziczek wygląda tak. Najważniejsze to się nie poddawać i kopać każdy sygnał. A kawałeczek dalej leżał następny guzik. Coś tam się przebija przez tą patynę, która naszła i spowodowała, że nie do końca jest on nam czytelny. Dzwoniłam do Krzyśka, coś słabo mu idzie, dzisiaj te kopanie, same guziki kopię. Obrobiłam się w domku, więc postanowiłam, że dojadę do niego. Mam nadzieję, że mu przyniosę trochę szczęścia.
No i co? Ruszam. Tylko abym go znalazła, bo w tym lesie to tragedia z zasięgiem. Także jadę. Sygnał ID 9192 stawiam na jakieś aluminium albo na coś większego, ale zaraz zobaczymy, jak podkopię, co to będzie. Ładne. Gdzieś ten sygnał już jest na wierzchu. Zaraz jeszcze tylko propointera wyciągnę, żeby go namierzyć. Ja już chyba widzę, tu stoi, czy nie? Nie, wydawało mi się. Myślałem, że to moneta, a to gdzieś jest tutaj. Gdzieś tutaj, gdzieś tutaj. O, tu jest to. O, jakiś element, ale co to jest, kurde? Jakaś broszka, zawieszka, ale to bardziej współczesna rzecz będzie. O. Już zrobimy zbliżenie tego. Jestem już na miejscu i moim pierwszym znaleziskiem z ziemi jest taki budziczek. O, zobaczcie. Tak z jednej, tak z drugiej. Ale trafiłam na jakiś śmietnik, bo widzę już tutaj wyszła mi butelka i kawałek jakiegoś żelastwa. Ale i śmieciak można ciekawe rzeczy znaleźć. Kolejnym przedmiotem, który wyciągnąłem tutaj z ziemi, jest taki oto, taka oto zawieszka. Myślałem, że to obrączka, no ale tylko myślałem. Serce zaczęło mocniej bić, nie tylko do tego fanciku, ale też do tej kobiety, co tam idzie. Jak tam? Dzwonka, kawałek, część od lampy naftowej, ale ja i guzik, więc nie bogato, a u Ciebie? U mnie na razie tylko to. Myślałem, że to obrączka, bo to tak, wiesz, wystawało z ziemi w pionie. I powiem Ci, że przyspieszona akcja serca u mnie nastąpiła. Ale guzik masz, co, czysty? Chyba tak, to guzik. Guzik. Torbę naładowaną masz, te znajdki jak... Przyjechałaś i zaczęło coś wychodzić z tej ziemi. A to od lampy. A nie, lampy to lampy i od dzwonka. No. Także czekaj, tego tu jest. No i kawałek takiego ameliniu. I już koniec moich znajdek. No to szukamy dalej. Chociaż jeszcze coś mam. A, tak, kawałek żelastwa. Kolejne moje znajdki to guzik i jakiś trybik. Być może od Ewelinki zegarka albo od czegoś innego. Zobaczcie, co udało mi się znaleźć. Garnczek na oko. A natomiast wykopałem takie narzędzie. Tak ono wygląda. Zaraz pokażę Wam je z bliska. Muszę powiedzieć, że pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Zobacz, jakie ciekawe narzędzie znalazłem. Prawdopodobnie do okorowywania drzewa, ale nie jestem pewien, tylko jest to mój domysł. Ciekawostka. Pierwszy raz z czymś takim mam styczność. Zobacz. Krzaki, a ile tu złomu w tym? W tym właśnie. Zobacz. Pierwszy raz, nie? Mam styczność z czymś takim. Topór. Topór. No ale no to ja wygląda jak topór, ale haczka. Nie wiem. Haczka do czego? Do haczkowania tych zarośli. No, także ciekawostka. Takie rzeczy też są w ziemi. A tuż obok Ewelinka walczy z sygnałem. Co masz? Chwal się. O, pani! To jest coś ciekawego. Patrz. Od pieca ten. Drzwiczki. Jezu, jak się upieprząca. Ja pitole. Takie ciężkie. Caluśkie. Zobaczcie. Toś to szok. Au, paznokieć mój. Paznokieć. Także piękna sprawa. Na złom. Z kolei tutaj z ziemi wykopany taki większy element. Prawdopodobnie to będzie
dekelek od zegarka, te przykrycie cyferblatu. Zobaczcie sami. Zapraszamy Was do naszego sklepu złomowego. Zobaczcie, jakie ciekawostki tutaj mamy. Są kolejne drzwiczki, kolejne jakieś narzędzie. Tutaj taki duży zawias. Jak ten, no i kilo. Chyba od jakiegoś żyrandola fragment. Dużo naczyń wszystkiego. Także mamy miejscówkę na złom. Co to będzie, tachał? Także udało nam się wyhaczyć miejsce na złom. Zostawimy sobie tutaj te miejsce na później. Wrócimy tu z worami, żeby zabrać tego złomu, bo tutaj jest co najmniej ze 100, może 200, może więcej kilo. A złom teraz w cenie, złoty 10 za kilogram. Także nie można odpuścić tego miejsca, chociażby dlatego, że też trzeba je sprzątnąć. Ktoś zostawił masę tutaj złomu, ale jest to taka niecka, gdzie kiedyś był stawik i pewnie tutaj z lokalnej wsi była dróżka i wszyscy wyrzucali. Aczkolwiek też jest współczesny akumulator, który trzeba będzie też stąd zabrać. Także działamy. Spójrzcie, co się trafia wśród tych śmieci, jak się kopie metal, co potrafi wyskoczyć. To jest przełom XVIII-XIX wieku tabakierka. Do środka wrzucano tytoń, no i napełniano swoje fajki. Bardzo ciekawe i rzadkie rzeczy, dzisiaj mało spotykane. Szkoda, że pęknięta, ale jest to może kawał. Ja ją trąciłam, bo kawał historii. Zobaczcie, z tego dołka wyciągam te oto żelastwo. Te oto żelastwo. Tak. I takie, nie, takie nie, na pewno nie, bo zobacz, jest te utrącone ma ciemny kolor, czyli było w epoce zbite, dlatego ktoś to wyrzucił, nie? No, fajne także znalezisko. Dzisiaj mnie ucieszyło to znalezisko, bo w sumie nic takiego ciekawego dzisiaj nie znalazłam, a to jest naprawdę fajna ciekawostka. Fajna. Patrz, jeszcze nawet coś tu ma. O, patrz. Mam napis? No. No to przybliżymy do kamery, pokażemy. Nie jak wiem, to wygląda? Trochę wyblakły, ale jest, zobaczcie. Nie widać tego dokładnie. Ja to widzę, ja ci powiem, co tu jest. A, no, widzę. Otto Henza Han Muden. A poproszę naszym widzom pokazać, jak to wygląda. Ja zrobię teraz zbliżenie. O, coś tu widać. O. Nie no. Ciekawostka jak nic. No to te znalezisko zrobiło dzień. No na pewno. A ja mam w końcu monetę. Złom, był złom, były guziki, a jest i moneta. Prawdopodobnie jeszcze srebrna. Spójrzcie sami, moneta przesycha, coś tam widać, jakieś napisy. Nie wiem, czy to nie jest czasami półtorak Zygmunta III Wazy, ale mogę się mylić. Za chwilę obrócę na drugą stronę i zobaczymy, co tutaj widać. No tutaj jest gorszy stan, ale zobaczcie, po prawej stronie, tak na godzinie 5 i u góry na 10, widać resztki srebrzenia. Na pewno to będzie srebrna moneta. Ha, 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 ha. Ewelinka nie odpuszcza. Każdy sygnał kopie. Nie tam. Co masz? Kopie każdy sygnał. Śmieciu. Ale jak już tu jesteś, to chwilę wcześniej targam kawałek tej siekiery. To klin jest. Klin? Klin, no. Ja bym pomyślała, że siekiera. Klin. Kurde, ile tego złomu tutaj jest. Także dobra miejscówka. Na pewno. Guzikiem zacząłem poszukiwania, no i guzikiem pewnie zakończę, bo robi się już ciemno, no i pewnie tych sygnałów więcej już nie uda się wyhaczyć w ziemi. Na dzisiaj kończymy już poszukiwania. Jak widzieliście, miejsce, gdzie był kiedyś stary folwark, darzy wszelkiej maści żelastwo, ale wyszło też kilka ciekawych, no można powiedzieć, rzeczy, sporo guzików. Udało mi się znaleźć srebrną monetkę, którą podczyszczę po powrocie do domu. Ewelinka znalazła wehikuł czasu. Tak. Zegarek. Ta znajdka mi, nie zegarek, tylko ten. Tabakierka. Tabakierka, to dzień mi zrobił.
No, takie rzeczy są bardzo cenne. One wychodzą właśnie kopiąc między innymi jakieś śmietniki, czy kopiąc złom, czy inne przedmioty. Rzeczy z porcelany, szkła i tego typu spraw wychodzą i, no, i cieszą oko. No i to tylko pokazuje, że warto odwiedzać każde miejsce, kopać każdy sygnał. My sobie też przy okazji tego dworku zrobiliśmy tak zwaną miejscówkę na złom. Możecie się śmiać, ale my zbieramy złom i takie miejsca jak te bagienko, gdzie weszliśmy, to jest prawdziwą skarbnicą, bo sprzątniemy las, a i też sobie zarobimy na paliwo na wyjazdy. Zgadzam się z Tobą. Potwierdzam. Także kończymy i jedziemy do domku. Muszę Wam powiedzieć, że intryguje mnie bardzo ta monetka. Zaraz ją wrzucę do podczyszczenia, bo jestem ciekawy, czy jest to Zygmunt III Waza półtora, tak jak wcześniej powiedziałem, czy jest to coś innego. Tutaj przygotowałem sobie specjalną miksturę, żeby oczyścić tą patynę ze srebrnej monety, bo to jest na pewno srebrna moneta, bo ranty przebijają srebrnem. Jest to leciutka moneta, cienka blaszka, także po podczyszczeniu okaże się, co tam się znajduje. Za chwilę razem wspólnie przejdziemy ten proces czyszczenia i podpatrzymy, co to jest. Siup. Jest już w środku. Monetka, niech ona sobie tutaj poleżakuje i zobaczymy, co tutaj z tego nam wyjdzie. 30 minut później. No chodź tutaj, monetko moja. Do podczyszczania będzie służył mi mój magiczny ołówek. Już ten pierwszy syf zszedł z monety. Po tym, jak sobie moneta poleżała w moim magicznym roztworze. Zobaczcie, już jest coraz ciekawie, już jest coraz lepiej. Także za chwilę będzie dokładnie widać, co to jest, co to za moneta. Co to za moneta. Już jedna ze strony jest bardziej czytelna. Jeszcze zostaje tylko druga, ale to jeszcze musi sobie z 15 minut poleżakować, żeby dokładnie zobaczyć, co tam się kryje pod tą patyną. Spójrz, jak wygląda ta moneta po oczyszczeniu. Czarny placek był, nie? A teraz jest. Srebrna moneta. Srebrna moneta, widzisz? Także wśród tego złomu, wśród guzików, nasza wytrwałość wzięła górę. Troszkę zniszczona, ale... Nie, jeszcze nie podczyszczona. Jak nie podczyszczona? No jeszcze trochę tutaj wymaga podczyszczenia, także ta moneta leżała w ziemi od 1620 roku. Także... Wśród złomu wychodzą nawet takie piękności. Tak jest. I to nie byle jakie piękności. Nie byle jakie? Nie byle jakie. Także zobaczcie. Pięknie to się prezentuje. Tymczasem coraz więcej widać detali. Mam tutaj małe wątpliwości co do herbu. Muszę podczyścić bardziej monetę i przyjrzeć się jej dokładniej, żeby zrobić konkretną analizę. Tymczasem chciałem Wam podziękować, że nas oglądacie, wspieracie, lajkujecie, subskrybujecie kanał. To tylko nas motywuje do tego, żeby nagrywać dla Was kolejne filmy. No i też prezentować takie oto rodzynki, które się trafiają w ziemi, prowadząc poszukiwania przy użyciu wykrywacza metali. Tymczasem do następnego odcinka, a ja biorę się dalej do roboty, do czyszczenia monety. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.